Co robisz? Co robisz? No coś rysuję. A co? A tu już jest w kontekście wywiadu, tak? Nie. W ogóle nie nagrywam. Rysuję jopka. Co to jest jopek? Jopek to jest taki... takie coś, co się rysowało. Za mało lata. I się potem skakało. Czyli? Taka dziecięca zabawa. A czemu go rysujesz? No, bo nie mogę się skoncentrować. Mam małą podzielność uwagi. Za dużo myśli naraz, czy co? Tak jest. Przebodźcowany jesteś? Czy jestem podekscytowany teraz? Przebodźcowany. Jeszcze raz. Przebodźcowany. Przebodźcowany. No tak, tak jest. Ja się nazywam Bartek Drak. Jestem Bartkiem Drakiem. Co ja robię tutaj? Maluję, gram. Jestem tutaj z Agnieszką, organizujemy tutaj koncerty. Param się mnóstwem spraw, które społeczność nazywa sprawami artystycznymi. Dupa, czyli Dolnośląskim Urzędem Przedsięwzięć Artystycznych. Jestem w stanie napisać piosenkę, namalować obraz, nawet jestem w stanie trochę popajacować, albo być naturalnym. Bardzo dużo różnych rzeczy. Czasami mogę pobyć z ludźmi i sprawia mi i tym ludziom to przyjemność. Z Bartkiem jest jak z morzem. Nie jesteś bezpieczny ani na plaży, ani po środku. Nigdy tak naprawdę nie wiesz, co ci przyniesie dzień jutrzejszy. Nigdy nie wiesz, na co kolejnego wpadnie. Natomiast rzeczy, które mu przychodzą do głowy i rzeczy, które chce realizować i w które zazwyczaj wchodzę, są fascynujące. I zazwyczaj wchodzę w nie niemalże w ciemność, czy zanim je dobrze wypowie, albo się nie wykrystalizują. Jest genialnym muzykiem, uważam, że jest jednym naprawdę z najlepszych gitarzystów, przynajmniej tych, których miałam okazję usłyszeć.
na żywo. Ma genialne wyczucie, jeżeli chodzi o ludzi. Posiada cały czas umiejętność spojrzenia na wszystko niemalże jak oczami dziecka, co jest godne pozazdroszczenia. Jest oburęczny, no wiesz, to już takie proste rzeczy, nie? Fascynuje mnie to, w jaki sposób on widzi świat i ludzi. Na świecie, albo we wszechświecie, jestem jakimś uporządkowanym systemem cząsteczek i atomów. Poznaliśmy się z ogłoszenia. Ja śpiewałam wtedy na weselach, na weekendy je studiowałam, a Bartek poszukiwał wokalistki do wspólnego grania kotletów jazzowych. Umówiliśmy się, spotkaliśmy się. Okazało się, że Bartek jest w stanie przetrawić wszystkie moje niedoskonałości, trochę mnie podszlifował. Oto jest Paraluzja już ponad 10 lat. A z Paraluzji zrobiła się para Bartek i Jaga. I z Paraluzji powstało miejsce Dolnośląskiego Urzędu Przedsięwzięć Artystycznych i malarstwo Bartka Draka. To było w Wałbrzychu pod pretekstem, jak Agnieszka rozmawiała z właścicielką na temat mojego malowania. Ja wcześniej w ogóle nie malowałem obrazów, nic nie miałem z tym wspólnego i namalowałem tylko okładkę do płyty. I Agnieszka podjęła rozmowę na temat wystawy mojej, tam pod pretekstem. Ja się tej rozmowie przysłuchiwałem z boku i w pewnym momencie mówię, no dajcie spokój, przecież ja w ogóle obrazów nie mam, ja nie potrafię malować. Agnieszka do mnie powiedziała, cicho, namalujesz. No i tak zaczęła się przygoda z malowaniem, która miała wpływ na stworzenie tego miejsca, bo to miała być galeria, a potem się zrobiły z tego jeszcze koncerty i Aga wróciła też do biżuterii, bo wcześniej robiła biżuterię ze srebra. Ostatnio był tutaj człowiek, który jest wnukiem poprzednich właścicieli tego miejsca. I tutaj był chlew. I od tego chlewu doszliśmy do dupy, czyli do Dolnośląskiego Urzędu Przedsięwzięć Artystycznych. Natura mnie tak uposażyła, że nie mam problemu z tym, że mam na obrazie cień od ręki. Dlatego, że co prawda pisać potrafię tylko jedną ręką, ale dwoma mogę malować teraz drugą, zasuwać i nie mam z tym problemów żadnych. Ten obraz dopiero jest taka ogólna koncepcja, ale jest bardzo ogólna. Dużo jakby spraw tutaj powstaje w czasie malowania. Przykładowo tutaj urodził mi się jakiś Jopek, po którym jako dzieciaki skakaliśmy, rzucaliśmy kamyczek, losowało się jakiś tam numer i się przeskakiwało tak podobnie jak w grze w klasy. Ten Jopek zaczął się składać z jakichś różnych elementów, które cholera wie skąd mi przychodzą do głowy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale sprawa tutaj się opiera na zabawach dziecięcych. To tutaj jest na przykład piłka. Z piłki zostało wycięty jakiś fragment. Ten fragment okazuje się być jabłkiem. To jest taki sposób tworzenia, podobnie jak, nie pamiętam jaka to jest filozofia, ale na taki dopiero się leśmy w czasie tworzenia, że następne zwrotki jego wierszy zmieniały kontekst wiersza całkowicie. I tak też może być w obrazie. Jeżeli naszkicujesz obraz i podejdziesz do niego w taki sposób,
w taki mądry, że tak powiem, że go planuję z całego, to to jest zupełnie inne malowanie. Można się takiego malowania nauczyć, a przy malowaniu takiego obrazu surrealistycznego, to to malowanie jest całkowicie jest przygodą, można to tak powiedzieć. I trzeba uwolnić w sobie coś takiego, że dzieło musi mieć jakiś plan od początku do końca. Nie musi mieć nigdy żadnego planu. Tak, podobnie jak na przykład w improwizacji jazzowej. Jest tam plan mniej więcej, że ci muzycy jednak wiedzą, co robią, ale z drugiej strony wydają się być uwolnieni. I jak się tak uwolni te skojarzenia wszystkie, to wtedy powstaje taki obraz surrealistyczny. Najbardziej lubię, kiedy całkowicie myślę o obrazie, ale to już nawet nie można nazwać myśleniem, tylko lubię doprowadzać się do takiego stanu, w którym jestem całkowicie wycięty z rzeczywistości i zapominam o tym, gdzie się znajduję. I jestem wtedy bardzo skupiony. To nie jest jakiś szał artystyczny, nigdy, w ogóle nie mam nic wspólnego z takimi rzeczami. Tylko chodzi o taki wyższy stan skupienia, że wszystkie ruchy, wtedy ta ręka jest posłuszna, na gitarze tak samo. Ręka jest posłuszna i wszystko, co się robi, jest posłuszne, podporządkowane temu, co się pomyśli. Często się spieramy i chyba ma to miejsce na każdej próbie bez wyjątku, od samego początku. Tylko już nauczyliśmy się trochę bardziej siebie słuchać i rozumieć, o co nam tak naprawdę chodzi, o co tej drugiej osobie chodzi, jeżeli w tej niezgodzie. Agnieszka dla mnie jest osobą niezwykle zdystansowaną, potrafiącą bardzo mocno się skupić, ale też mającą w sobie mnóstwo ekspresji. W sumie to bym mógł tak powiedzieć parę lat temu, bo teraz to ja mówię zupełnie co innego, że dla mnie to jest osoba bliska, jest moją partnerką i sobie nie wyobrażam, żebym ja grał z kimś innym. Jakby te światy tego, że jesteśmy razem i ten świat muzyki przeniknął się tak mocno, że nie wyobrażam sobie, żeby się to działo inaczej. Nie, no już teraz to nie. Myśmy już swoje kłótnie przeszli. Już jesteśmy na tym poziomie level wyżej, jak to się mówi. Tak? Nie. Już rzucać w niczym siebie nigdy nie rzucaliśmy. Bluzgami raczej też nie. Ciężkimi przedmiotami już w ogóle nigdy nie. I myślę, że już nie będziemy przez to przechodzić. Nie, no na pewno nie. Nie ma takiej opcji. Nie, nabraliśmy też szacunku jakby do swoich doświadczeń, do swojej wiedzy, do swojego sposobu odbierania. I pracuje nam się naprawdę coraz lepiej. Wydawałoby się jakiś czas temu, że jest jakaś taka opcja, że jest jakaś granica w tym zrozumieniu. Nie, nie ma takiej granicy. Tak naprawdę my się też zmieniamy jako ludzie, jako muzycy we wspólnej pracy i uczymy się też siebie nawzajem, więc to jest spójne. Znaczy, uznałem, że duet Paraludzja jest czymś trwałym. Nawet jeżeli to jest naiwne, to mi jest z tym bardzo dobrze. I w ogóle nie dopuszczam do myśli, że ja zaczynam na przykład grać
rzucam duet Paraluzja i gram z kimś innym, albo że robi to Agnieszka. Też nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że ja Agnieszkę wyrzucam z zespołu. Jak to jest później, a wcześniej to jest tam taki motyw, że tu jest ten dźwięk masz, taki... No i potem idziesz tam do góry i tu gdzieś kończysz. Spróbuj sobie. Dobra. No to teraz ja będę grał tą samą ten. No i tak sobie idź do góry. Tylko, że pierwszy obieg jest cały czas ten dźwięk. A potem tam też do góry. I tak mocno. Dlaczego szukam miejsc pełnych rdzy? Bo Bartek, jak gra na gitarze, to się dzieje w człowieku tak dużo pozytywnych wibracji i tak dużo pozytywnych emocji zaczyna wibrować wokół, że trudno się w to nie wciągnąć. A ponieważ mam taką okazję, to z niej korzystam. Z jednej strony cieszymy się z tego, że z każdego jakiegoś sukcesu i uznania tego, co robimy. I zdajemy sobie sprawę z tego, że powinniśmy gdzieś wziąć te obrazy pod pachę, czy naszą twórczość, jechać do Krakowa. Ale jest jeszcze ta druga strona, że jest nam tutaj tak dobrze. Czujemy się jakby trochę uwolnieni w tym, co robimy. Nikt nam nic nie każe. Robimy to, co chcemy i jakby zyskuje to popularność, że dalej jesteśmy tutaj i jest nam dobrze. To miejsce po części tak naprawdę jest chyba spełnieniem moich wyobrażeń o tym, że można połączyć przyjemne z pożytecznym, że można dzielić się radością i optymizmem, że można poznawać fantastycznych ludzi i czerpać od nich pozytywną energię. To miejsce jest wszystkim. To miejsce jest i sercem, i duszą, i krążeniem, i deszczem, i słońcem. Trębacz z oczu swych wytrzeszczam, trąbi w trąbę, dmąc powietrze. Harmonista, choć zmęczony, wciąż próbuje rytm dogonić. Bębniarz bębni bęben pałą, równo przez piosenkę całą. A orkiestra na kiwnięcie krzyczy głośno i z przyjęciem hej! Skrzypek w swoje solo tak się dzisiaj wczuł. Jakby skrzypce swe chciał smyczkiem przeciąć w pół. A basista za bębniarzem goni pędem z bębem. Do tancerek ciesząc gębę, błyszcząc do nich złotym zębem. Wokalista gubi tekst czasami. Zamiast śpiewać, błądzi wzrokiem za panynami. I gdy tylko grać przestają, gamić krzyczy mało, mało. Hej! O życie! Mordobicie! Hej dookoła! Od co koła do co koła! A w niedzielę do kościoła! Chyba
chyba nie ma takich tematów, o których można powiedzieć, że się lubi albo nie lubi śpiewać. Lubię wiedzieć, o czym śpiewam. A każda piosenka zawsze ma jakiś ładunek. Jeszcze w przypadku Bartka tekstów tych ładunków jest bardzo dużo, bo to nie jest zwykła piosenka o tym, że ktoś sobie leży na plaży i się opala w słoneczku. Tylko to są teksty, które każą ci myśleć i spojrzeć na wiele rzeczy w zupełnie inny sposób, niemalże jak dziecko. I to jest wtedy jeszcze piękniejsze. Do przekazania mam to, co przynosi mi to wszystko, co jest w mojej głowie. Nie wiem, skąd to się bierze, nie mam pojęcia i czasami się nad tym zastanawiam, ale zawsze próbując znaleźć odpowiedź na to, skąd się biorą moje wyobrażenia, no dochodzę do jakiejś ściany i nie potrafię tych odpowiedzi odnaleźć. Ale to jest, pojawia się i ludzi zachwyca. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia. Maluję obraz czy komponuję piosenkę i potem się okazuje, że odbiór tego sprawia ludziom przyjemność. Czyli jestem trochę taki, robię to po to, żeby sprawić ludziom przyjemność, bo to chyba na tym bardzo zależy. Śpiewam, bo lubię. Śpiewam, bo sprawia mi to niesamowitą frajdę. Rozładowuje emocje negatywne, a przyciąga pozytywne. I śpiewam dlatego, że mam świetnego gitarzystę. Co ty robisz, Aga, teraz? Kolczyki. Już mam bazę taką skromną przygotowaną, potem będę jeszcze wokół tej bazy robić. Tu będzie jeszcze zielony, a tu będą takie filigranki. I po co? Żeby kobiety ładniej wyglądały. Lepiej się czuły, pewniej się czuły. Kobiety ładnie wyglądają w kolczykach? Tak. Dlatego ja mam też. Jestem ładniejsza. Kamyczku mój kochany, czegoś taki dzisiaj chłodny. Nie martw się, męskie bransoletki też będą. Czy pamiętasz to jeszcze, kiedy z mostku cię ujrzałam? Czy pamiętasz moje zapatrzenie? Taki śliczny byłeś ty. Chcę, żeby to się przydawało, bardzo mi na tym zależy. Nie chcę robić czegoś, co jest nieprzydatne, żeby nie chcę żyć tylko dla siebie. Staram się, żeby piosenka była bardziej przydatna w takim kontekście, że przydatna dla przeciętnego odbiorcy, ale jednocześnie staram się, żeby... Staram się, to tak samo wychodzi, żeby nie zatracać siebie w tej całej przydatności. Kto tak naprawdę definiuje albo deklaruje, co jest artyzmem, co jest sztuką, kto jest artystą, kto nim nie jest. Chyba wszyscy jesteśmy artystami życia przede wszystkim. Tak mi się wydaje. Czy jestem artystką? Nie jestem artystką. Jestem po prostu człowiekiem, który poszukuje. Ma możliwość spróbowania wielu fajnych rzeczy i udziału w wielu fajnych inicjatywach. A że to lubię, to w to wchodzę. Wydaje mi się, że coś w tym, co robię, jest coś takiego, czego ludziom brakuje. I to są sprawy, które są nieuchwytne w słowach, są poza definicją, ponieważ są kojarzone z emocjami, z przeżyciami. I wydaje mi się, że to są takie ważne sprawy, które są w ludziach, z którymi ten świat, który pędzi bardzo szybko do przodu, jakby nie prowadzi dyskusji na tym poziomie przeżyć jakichś czy takich spraw pozamaterialnych. A to, co robię, jest też taką dyskusją z człowiekiem właśnie w tej sferze uczuć, emocji. I to jest bardzo ważne. Ludzie tego potrzebują. Uczę się patrzeć cały czas i to właściwie dzięki Bartkowi i zauważać i bardziej podkreślać rzeczy, które są dobre i które są przyjemne. Nie topić się w sosie smutku i nieprzyjemności. Dlatego nie piszę tekstów. Co jest najważniejsze? Miłość. Miłość, miłość, miłość i jeszcze raz miłość. Poszukiwanie ma to do siebie, że nigdy nie wiesz.
do końca, czego oczekujesz. Spotkania z ludźmi, jakie tutaj odbywały się i mam nadzieję będą jeszcze liczne, pokazały, że te poszukiwania mogą nigdy nie mieć granic. I póki co bardzo mi się to podoba. I sobie patrzę, o, tam gdzieś patrzę, tak dalej, bo chodzi o to, żeby jak najdalej patrzeć. Bam, ba, ba, tu daj ratem, ty daro, tu ty datem, ty de taj daj, dam param para de rare ro. Bam, ba, ba, tu daj ratem, ty daro, tu ty datem, ty de taj daj, dam param para de ro. Tu ty tada, para tu de daj, tu ty tada, para tu de daj, rat, tat ty de todo, para ty de tat taro, para de tat ty ra todo, para ty de tat taro. Para ty ta 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 ta